Tak, czcigodny księże biskupie, czcigodny księża, szanowni panowie burmistrzowie, wójtowie, szanowni państwo. Jak mieliśmy niezmiernie miło, że mogę tutaj właśnie w dniu dzisiejszym na ziemi wadowickiej, jednocześnie na naszych skromnych progach w powiecie wadowickim w starostwie witać jego eminencję księdza biskupa. Wiem, że jego eminencja jest koordynatorem generalnym przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Z wielkim zniecierpliwieniem oczekujemy na wizytę papieża, a też obserwując te wszystkie przygotowania w międzyczasie, widzimy, że to jest nie tylko dla nas wielkie wydarzenie duchowe, ale też obserwując te wydarzenia, widzimy, że to jest potężna operacja logistyczna i z wielkim takim entuzjazmem, ale też z podziwem obserwujemy to, jak te przygotowania przebiegają, za co chcemy księdzu biskupowi serdecznie podziękować. No i jednocześnie teraz, korzystając z tego, że mam chwilę głosu, chciałem powiedzieć, że bardzo kibicujemy tym wszystkim przygotowaniom, że mamy to gdzieś w sercach głęboko, że Ojciec Święty przyjedzie do Małopolski, z czego się bardzo cieszymy i z chęcią będziemy uczestniczyć w tych przygotowaniach, będziemy starali się nieść pomoc w takim zakresie, jak tylko będziemy mogli, także kibicujemy. No i też w tej ciężkiej pracy, w tym okresie, który nas czeka do Ojca Świętego, szczególnie wytężonym dla księdza biskupa, życzymy wszelkich łask Bożych, dużo siły i powodzenia. Nie ukrywam, że z wielką radością pojawiam się dość często na terenie powiatu wadowickiego, a dokładnie w Kalwarii Zebrzydowskiej, skąd mój ród zakonny, choć pochodzę z Podkarpacia, z Leżajska dokładnie, takie małe miasteczko niedaleko Rzeszowa, znane z wielu atrakcji turystycznych i nie tylko. Ale z Kalwarią związane są moje losy, przez szereg lat tam mieszkałem. Stamtąd wyjechałem, wprawdzie przemeldowałem się już do Krakowa, ale sentymentalnie ciągle jestem związany z tą ziemią wadowicką, dlatego cieszę się, że mogę dzisiaj być i spotkać się razem z Państwem. Jak Pan Starosta powiedział, istotnie Światowe Dni Młodzieży to jest wielka impreza o charakterze religijnym, powiedzielibyśmy wręcz masowa, bo jeżeli zakładamy, że przybędzie do nas około 2 milionów do 2,5 miliona młodych ludzi na spotkanie, to końcowe wydarzenie centralne z papieżem Franciszkiem, to pokazuje, jak wiele trzeba zapału, pracy, samozaparcia i przygotowań do tej uroczystości. Ponieważ jest to wydarzenie o charakterze religijnym, to w zasadzie najwięcej energii Kościół powinien poświęcać przygotowaniu duchowemu, czyli przygotowywać od strony duszpasterskiej, omadlać te kwestie przygotowawcze i to czyni. Ale ponieważ samą modlitwą nie nakarmimy pielgrzymów, musimy przygotować się również od strony logistycznej, a te przygotowania muszą być skoordynowane z najwyższymi czynnikami państwowymi, instytucjami, ze stroną rządową, a bliżej nas z samorządami różnego szczebla. I stąd te spotkania, które są organizowane cyklicznie przez komitet organizacyjny i zawsze z moim udziałem, dość często mają miejsce w różnych rejonach Małopolski. Dziś spotykamy się w Wadowicach. Wiem, że już pierwsze takie spotkanie się odbyło, wstępne, podczas którego Państwo zostaliście zapoznani z całą strukturą, programem Światowych Dni Młodzieży, więc dzisiaj to nie jest czas na to, żeby do tego wracać, natomiast pewnie będzie okazja i dzisiaj, i jeszcze w jakichś rozmowach dwustronnych doprecyzować charakter naszej współpracy. Dlaczego tak bardzo liczymy na samorządy? Ponieważ samorządy mają realne możliwości pomocy w tej organizacji Światowych Dni Młodzieży. Przede wszystkim posiadają bazę szkół, ośrodków oświatowo-wychowawczych, które mogłyby być w czasie wakacji udostępnione dla pielgrzymów. Choć nie ukrywam, że główny nacisk kładziemy na to, by to rodziny otwarły swoje domy, okazały wielką gościnność, tak jak gościnność okazywały w przeszłości rodziny poprzednich organizatorów w poprzednich krajach, ostatnio w Rio, wcześniej w Madrycie, w Kolonii. To dzięki otwartości i życzliwości rodzin młodzież polska mogła również w godnych warunkach spędzić ten czas i spotykać się
z papieżem. Ale ponieważ nie zawsze rodziny mają na tyle odwagi albo możliwości, dlatego też liczymy na to wsparcie w postaci otwarcia ośrodków szkolno-wychowawczych, których młodzi pielgrzymi, którzy przybędą do nas z całego świata, mogliby się tam zatrzymać. Ja już w tym momencie bardzo chciałem podziękować odchodzącym moim współpracownicy, więc oni będą mówili więcej o szczegółach. Ja chciałem bardzo podziękować za gotowość współpracy, za zrozumienie, że Światowe Dni Młodzieży to jest, owszem, no, dosyć duży obowiązek i zadanie dla nas wszystkich, ale również to jest olbrzymia szansa dla promocji całej Małopolski, dla promocji Krakowa, dla promocji także tych środowisk, w których żyjemy, w którym służymy, poszczególnych miast i gmin. Bo przecież ci młodzi ludzie, którzy do nas przyjadą, jeśli zostaną dobrze przyjęci, dobrze się nimi zaopiekujemy, okażemy im wielką gościnność, będą o nas dobrze mówić, niewykluczone, że będą wracać potem, gdy założą rodziny ze swoimi dziećmi. Będą takimi ambasadorami też Polski, ambasadorami, choć będą pochodzić z różnych krajów. Myślę, że już ta szansa została dobrze zrozumiana przez stronę rządową, chociaż dzisiaj, wiadomo, są wybory i energia idzie w kampanię przedwyborczą, ale powstał już zespół rządowo-kościelny, który intensywnie pracuje nad przygotowaniem Światowej Dni Młodzieży. Muszę powiedzieć, że również pani premier, która niedawno gościła w Krakowie i spotkała się z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, również zadeklarowała daleko idącą pomoc, nawet już w postaci pewnych konkretów, czyli dofinansowania tych samorządów, które wzięły na siebie największy ciężar odpowiedzialności. Tu mam na myśli głównie Wieliczkę, bo Wieliczka rzeczywiście jest takim liderem, no i samo miasto Kraków. Pewnie rząd też nie będzie w stanie spełnić wszystkich oczekiwań tych samorządów, bo one są wielkie. Niedawno słyszeliśmy, bo to był fakt medialny, jak miasto Kraków przedstawiło budżet związany ze Światowymi Dniami Młodych, ale potem też przedstawiciele samorządu krakowskiego tłumaczyli, że chcieli przy tej okazji również jakby wokół Światowych Dni Młodych stworzyć jakąś doskonalszą bazę, ulepszyć niektóre drogi, więc tego nie można nazywać, że jest to budżet na Światowe Dni Młodych, bo te pieniądze, które tam były zainwestowane, czy byłyby zainwestowane, są inwestowane w miasto i w jego przyszłość i mają służyć mieszkańcom. Od samego początku ksiądz kardynał prosił, żeby nie generować takich wydatków, nie tylko komitet, ale także podmioty współpracujące z nami, które służyłyby tylko i wyłącznie na jednorazowe spotkanie. To znaczy wszelkie wydatki powinny służyć po Światowych Dniach Młodych. Jeżeli odnowimy jakąś szkołę, to nie robimy tego po to, żeby w ciągu tygodnia ugościć młodych pielgrzymów, ale przecież ta szkoła potem będzie służyła młodzieży przez kolejne lata, będzie odnowiona i odświeżona. Jeśli jakieś powstaną szkody spowodowane nieodpowiedzialnym użytkowaniem jakiegoś pomieszczenia, to oczywiście my bierzemy za to pełną odpowiedzialność i będziemy refundować takie prace, które będą sygnalizowane przez poszczególne szkoły czy poszczególne samorządy. Ale trzeba pamiętać o tym, że pielgrzymi przyjeżdżają w konkretnym celu, żeby się modlić, żeby się spotkać, dzielić swoją wiarą, a nie po to, żeby szukać tutaj jakichś nadzwyczajnych, nie zawsze godziwych rozrywek. Więc dlatego ta nasza deklaracja jest otwarta i czytelna, ponieważ mamy świadomość, że skala tych ewentualnych szkód, które mogą powstać, będzie naprawdę minimalna i na to liczymy. Bardzo dziękuję jeszcze raz za współpracę. Proszę o dalszą, o zaangażowanie się takie pewniejsze. Szereg jeszcze szczegółowych kwestii przekażą Państwu moi współpracownicy z Komitetu Organizacyjnego, czyli sekcji logistyki. Dziękuję bardzo. Nie tylko liczyć na modlitwę, też na takie realne wsparcie. No właśnie do konkretów to tego, że mieliśmy zarówno z nami, jak i z całymi samorządami, to musi dostać w drugiej kolejności rozstrzygnięcia. Natomiast dzisiejsze spotkanie nasze jest głównie zaprezentowane takim pełnemu, jak to miałoby wyglądać, dlatego że myślę, że moglibyśmy tutaj. Tak, to znaczy oczywiste, że gminy mają różne możliwości,
Te nasze rozmowy i ewentualnie potem podpisanie jakichkolwiek porozumień będzie rozstrzygane indywidualnie, ponieważ niektóre szkoły, niektóre gminy mają bardzo dobrą bazę szkolną, wychowawczą z zachowaniem odpowiednich standardów, więc nie potrzeba tam żadnych większych inwestycji i już są gotowi przyjąć młodzież, natomiast w niektórych środowiskach być może ta baza lokalowa no, wymaga jakichś poważniejszych remontów i tutaj będą pewnie większe problemy i mniejsze możliwości, więc my nie generalizujemy, że te oczekiwania nasze są skierowane do Państwa na jednakowym poziomie. Liczymy na to, że rozmowy, dwustronne debaty z poszczególnymi samorządami doprowadzą do wypracowania jakiegoś modelu współpracy. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta współpraca była jak najlepsza i abyśmy mogli jak najwięcej skorzystać z tych obiektów, którymi Państwo dysponujecie, ale jeżeli gdzieś to będzie faktycznie niemożliwe, to też to zrozumiemy. Będziemy starali się kłaść większy nacisk na to, by otworzyć drzwi domów rodzinnych. Będziemy poprzez duszpasterzy prosić o większe zaangażowanie się, także księży, w wytworzenie właściwego klimatu wokół Światowych Dni Młodych. To też nie jest tajemnicą i to mogę powiedzieć otwarcie Państwu, że także wśród, tak jak wśród samorządowców, tak i wśród księży są różne podejścia do tej sprawy. Nie każdy to rozumie, nie każdy czuje, być może nie wszyscy mogą też się tak zaangażować w pełni. Dlatego będziemy starali się wszystkich aktywizować, prosząc o taką rzetelną współpracę. Jesteście Państwo gotowi? Tak, nazywam się Ciemka Krystian, pracuję w sekcji logistyki i odbieram za kontakty właśnie z gminami, a także... Katarzyna Konarska, jestem adwokatem i tutaj wspieram. Tak, tutaj przyjechaliśmy między innymi z umową, wzorem porozumienia pomiędzy Komitetem Organizacyjnym a gminą konkretnymi gminami. Wiem, że już tutaj jest z nami przedstawiciel gminy Bierz, pani wójt, z którą już mamy takie wstępne porozumienie zawarte i pewnie w najbliższym tygodniu ono zostanie już dopracowane, w 100% zostanie podpisane. Takie porozumienie zostało przekazane również tutaj panu staroście, a także gminie Wadowice, pełnomocnikowi tej gminy. Jeżeli chodzi o inne gminy z tego powiatu, czekamy w tej chwili na odzew, jeżeli chodzi o pełnomocników i wtedy to pozwoli nam wysłać taki wzór, wstępny projekt porozumienia pomiędzy Komitetem Organizacyjnym a właśnie samorządem konkretną gminą. Co obejmuje ta umowa, to porozumienie wstępne, to może Kasia przedstawi teraz, a później ja będę kontynuował. Przedmiotem umowy jest przede wszystkim ustalenie zasad użyczania budynków publicznych na potrzeby zakwaterowania pielgrzymów, również ustalenie zasad udostępnienia przez gminę miejsc do przeprowadzenia katechest, jak również na miejsca parkingowe. Tak jak tutaj do Państwa, części Państwa, do których została przesłana umowa, zaznaczamy, że jest to tylko i wyłącznie projekt umowy. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi. Umowa tak również reguluje przede wszystkim sprawę kosztów. Tutaj, ale to również oczywiście tutaj zależy wszystko od szczegółowych uzgodnień pomiędzy archidiecezją a gminą. Również tutaj w umowie jest poruszona kwestia transportu. I tutaj liczymy, że gmina podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić pielgrzymom transport z miejsca zakwaterowania do stacji PKP bądź wyznaczonego centrum Krakowa. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, być może można również skorzystać z takiego rozwiązania, iż pielgrzymi będą po prostu poruszać się tymi autokarami, którymi tutaj zostaną przywiezieni, czyli własnymi autokarami. Tutaj przede wszystkim również umowa reguluje kwestię licencji. Tutaj szczegółowo jest wskazane w umowie, w jaki sposób tutaj gmina będzie mogła korzystać ze znaku.
Światowych Dni Młodzieży. Również jest tutaj uregulowana kwestia dekoracji gminy. Może tutaj nie chciałabym przytaczać całej treści umowy. To już ewentualnie, jeżeli byłyby jakieś pytania z Państwa. Poprosimy właśnie o wyznaczenie takiego pełnomocnika, to nam ułatwi pracę, przekazanie tego wstępnego projektu porozumienia i wtedy właśnie indywidualnie z każdą gminą możemy pracować nad tym porozumieniem. Ja mam jedno pytanie do treści tego porozumienia. Co to znaczy udostępnienie budynków, użyteczności publicznych, ja rozumiem, sal gimnastycznych, celem zakwaterowania firm przyjmów? Czy tutaj chodzi też o łóżka, kalimaty, materace, pościel? Nie, to chodzi tylko i wyłącznie o powierzchnię. O pomieszczenie. Tak. I zgodnie to z wytycznymi przewidziane jest 3 metry kwadratowe na jednego metra. To wszystko już nam omówiliśmy na wcześniejszym spotkaniu, które tutaj się odbyło. To było powiedziane, że tylko dostęp do łazienek, prawda? Oraz metraż, że pierwszy ma się wyposażyć. Tak, pierwszy przyjeżdża z kalimatą, przyjeżdża ze śpiworem, także łóżko. Jest samowystarczalne. Samowystarczalne. Którzy byli w Rio na Światowych Dniach Młodzieży, wspominali, że mieszkali albo w bardzo bogatych domach, gdzie im zapewniono komfort aż ponad stan, natomiast byli też goszczeni w dzielnicach bardzo ubogich, gdzie ludzie zostawiali swoje łóżka, sami spali na progu przed domem, albo w takich ganeczkach, prawda, bez okien, a swoje łóżka oddawali naszej młodzieży. Więc tak pokazuje też trochę, że te oczekiwania młodych nie są wybudowane, jeśli korzystają ze szkół. Nawet w garażach spali w Rio nasi pielgrzymi. Ten garaż był wykafelkowany, był czysty, był jakiś dostęp do wody. To także udostępniono nawet garaże na noclegi. My zakładamy, że będziemy zobowiązani do zapewnienia noclegów około, powiedzmy, 400 tysięcy osób, prawda? W zależności od wyboru pakietu pielgrzyma. Jeżeli ktoś nas poprosi o ten nocleg, będzie to nawet 500 000, to dla tych 500 000 osób mamy obowiązek taki nocleg znaleźć. Czy w rodzinach, czy w szkołach, czy w akademikach, czy też nawet na polach namiotowych, jeżeli okaże się, że nie będziemy mogli już więcej rodzin zachęcić do otwarcia drzwi swoich domów. Wtedy trzeba będzie przygotować także pola namiotowe. Jesteśmy w takich wstępnych rozmowach ze służbami mundurowymi, młodzieżowymi, które chętnie mogłyby się podjąć takich zadań, no ale wolelibyśmy uniknąć budowy tych budynków. Księża w dekanata, pamiętam, Lanską, ona była wskazana, że dostałem wiadomość, że nie ma pełnomocnika, ale jeżeli... Jest posłanie go. Też gdzieś to zginęło. Prosilibyśmy o porady. Uzupełnimy ten moment. Musi być pełnomocnik, skoro przyszło kiedyś zapytanie od Was, przyszło zapytanie do żadnego pełnomocnika. Jeżeli będziemy, że mogą nocować w szkole, żeby dopuszczenia do tego, to będzie samo sanepidu i tak dalej. My to sanepid mamy, tylko co do nocowania, to tam wasze... To są dwie osoby właściwie, pan komendant i pani Kozik, dyrektor statku. No to ja powiedziałem, że ja z tej strony czekam na Państwa, prawda? Ja to u siebie w szkole załatwię, natomiast jeśli będzie tylko informacja, znacie przez mój telefon, czy adres mojego starostwa, i po prostu tylko czeka na sygnał, kiedy po prostu mam zrobić tą komisję. Bo oni już byli, ja się będę kontaktował. Byli na zlecenie chyba wojewody, tak? Tylko żadnego protokołu nie ma jeszcze. Byliśmy na rozpoznaniu obiektu i były to kontrole, natomiast w obiektach, w których ewentualnie tam jeszcze widzimy potrzebę dokładnego rozpoznania w obiekcie, to już za pomocą czynności kontrolno-rozpoznawczej, czyli fizycznej kontroli za odpowiednim zawiadomieniem, tak jak to mówią przepisy, i w kilku obiektach takowe kontrole się odbędą. W większości generalnie już nie będziemy wracać na obiekt. Natomiast w niektórych obiektach takie kontrole jeszcze będą. Jeśli można, panie starosto, bo tutaj nastąpił, tak słyszę, pewien dualizm działań, bo na przykład w dekanacie zatarskim takie spotkanie odnośnie organizacji Dni Młodzieży było ksiądz dziekan ze spotkowi, ksiądz Grodów Piłowarski, już w zasadzie dawno wytypowaliśmy stany gimnastyczne, wytypowaliśmy koordynatorów z gminy, więc
to, że tak powiem, mamy za sobą. W związku z tym teraz nie wiem, czy mamy powtarzać te działania i znowu kontaktować się z komitetem organizacyjnym, czy już iść dalej, Ja myślę, że to jest błędny formalizm. Ja tutaj zostali pan burmistrz Zatorski poproszony. Bo my w zasadzie w dekanacie Zatorskim to już takie spotkania były wyznaczone. To były takie projekty, były te ankiety. Ale takiej umowy na przykład nie ma. No właśnie. To jest finał. To co pan mówi, to jest owoc gorliwości, nie nadgorliwości, tylko gorliwości księdza proboszcza, który nie tylko zadbał o to, żeby rodziny otworzyły swoje domy, ale także rozpoczął się rozmowę z samorządami. To bardzo dobrze, bo tu chodziło też o wytworzenie klimatu. Natomiast teraz sformalizowanie współpracy powinno nastąpić z komitetem, z sekcją logistyczną, czyli to się powinno zakończyć podpisanie stosownej umowy. A to, co sobie ksiądz proboszcz, to zrobił idealnie. Za to my jesteśmy wdzięczni. Tak, spokojnie. Czy będzie szereg wątpliwości z punktu widzenia prawniczego, bo tutaj będę tylko z tego rozmawiał się. To jest zapis ogólny, żeby nas zapewnił bezpieczeństwo na terenie terenie gościom. I to jest bardzo ogólny zapis, prawda? I tutaj trzeba było sprecyzować, co konkretnie Państwo macie na myśli. Nasz problem polega na tym, że my na dzień dzisiejszy nie wiemy, ile będziemy mieli pielgrzymów na terenie. Chyba że ksiądz ma takie informacje, my takich informacji nie mamy. Jaka jest ilość przewidzianych pielgrzymów na naszym terenie i ile osób tutaj ma nocować. Co więcej, do tej pory było tak, że to dyrektorzy szkół bezpośrednio kontaktowali się z organizatorami, a teraz ten system się zmienia i to poprzez gminy ma się odbywać i umowa ma być podpisana z gminą, czyli z burmistrzem, czyli nie z tymi osobami, które wcześniej miały się z wami kontaktować. Więc to trochę oczywiście nie jest to większy problem, no ale my jesteśmy w sytuacji, w której nie mamy pewnych informacji, które być może zostały już przekazane wam, dyrektorom może nie zostały. Ja tylko wywołamy, panie burmistrzu, myśmy spotykając się również z gminą, z panem Januszem, którego pan wskazał państwo jako koordynatora, myśmy przekazali i policja też za swoją ścieżką zadając pytanie, ja przekazałem, że samo miasto ma przygotowane wraz ze szkołami z naszych obliczeń, dzięki takim ankietom, jak tutaj pan wójt wspomniał, wcześniejszym, około 5 tysięcy miejsc w domach i w szkołach. To oczywiście może się zmieniać, bo wiemy, że rodziny jeszcze przychodzą, zgłaszając w naszych komitetach chęć zakwaterowania. Natomiast oprócz tego wiemy, że mnóstwo pielgrzymów przyjedzie, to co też zgłaszaliśmy przed Dniami Młodzieży. Owszem, jesteśmy jeszcze przed takim konkretnym może spotkaniem, bo też umawialiśmy się na takie spotkanie. Mnóstwo pielgrzymów, którzy będą przejeżdżać przez Wadowice w tym bezpośrednim tygodniu przed Dniami Młodzieży, przed 25 lipca i kilka dni po 31 sierpnia. Natomiast jeśli chodzi o taką orientacyjną informacje na temat tego, co już mamy, to jest około 5 tysięcy miejsc przygotowanych. Zobowiązania gminy będą wynikać szczegółowo z tego, ile będziemy mieli pielgrzymów do przyjęcia w naszych jednostkach organizacyjnych, w naszych szkołach. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, od której musimy wyjść. Musimy wiedzieć, ile osób będzie uczestniczyć w katechezach, no bo Państwo tutaj zobowiązujecie nas do zabezpieczenia miejsca pod katechezę. Katechezę codzienną? Dwukrotnie w ciągu dnia? Na czym ma polegać to miejsce? Czy to będzie salka? Czy to będzie plac? Macie uczestniczyć w tej katechezie 5 tysięcy ludzi? Nie. Czy 15? Że to będą udostępnione świątynie, czy plac przed kościołem. I też sugerowaliśmy, że tak naprawdę dzisiaj wiadomo, że jest rejestracja trwa. I tak naprawdę nie będziemy już wiedzieć dokładnie, ale nie wiem, w którym momencie. Może ja pomogę księdzu. Panie burmistrzu, więc sytuacja wygląda następująco. Ostatniego dnia miesiąca lipca ruszył system rejestracji pielgrzymów. On jest dwuetapowy. Najpierw pielgrzymi z całego świata rejestrują się w tak zwanych makrogrupach, to jest do 5 tysięcy osób. Czyli zakładamy, że pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych chcą przywieźć 25 tysięcy osób, czyli rejestrują się w systemie jako 5 makrogrup. Ale to są na razie pielgrzymi wirtualni, to znaczy oni zakładają, że tyle uzbierają ludzi, bo mają jakieś wstępne rozeznanie.
Natomiast dopiero będą musieli przeprowadzać, tak powiem, rekrutację. Poszczególne grupy będą sumować. Powiedzą, dobrze, udało nam się zgodnie z założeniami uzbierać 25 tysięcy pielgrzymów. I w drugim etapie rejestracji oni już zarejestrują tych pielgrzymów w tak zwanych mikrogrupach, czyli do 150 osób. Dlaczego 150 osób? Bo takie grupy są bardziej łatwiej nimi kierować, tak, łatwiej zaprogramować dla nich mieszkania, pobyt. Więc jeżeli jakaś gmina przyjmie na przykład 300 czy 450 osób, to wiemy, że my tam wysyłamy 3 mikrogrupy. To tylko tak woli informacji takiej ogólnej. Natomiast system rejestracji będzie funkcjonował do samego końca niemalże. Może nawet na 2 tygodnie przed Światowymi Dniami Młodych będą jeszcze się zgłaszać poszczególne osoby. Więc pełną wiedzę będziemy mieli na temat ilości osób, które przybędą do Polski, do Krakowa, tak naprawdę dopiero przed samymi Światowymi Dniami Młodych. My teraz operujemy pewnymi prognozami. Musimy to zaprognozować i jeżeli okaże się, że zaplanujemy na Wałowicach, bo teraz tylko mówię, mówicie, że ile? 5 tysięcy. 5 tysięcy w szkołach, tak? Szkoły i rodziny. A szkoły i rodziny. A szkoły ile? Samo miasto. Samo miasto, tak, tak. Mówimy o samym mieście. No, to zakładamy teraz. Oczywiście teraz to nie są liczby, tylko powiedzmy, szkoły przyjmą 1500, to rozumie, że 3,5 tysiąca muszą znaleźć swoje miejsce w rodzinach. Jeżeli zaprognozujemy, że taka liczba będzie ulokowana na Dowicach, to możemy przyjąć dzisiaj, że to jest ta liczba, która będzie obowiązywać uczestników. A jeżeli, nie wiem, braknie miejsc w rodzinach, to już pasterze będą musieli wykazać się większą aktywnością, żeby ludzi zachęcić do otwarcia drzwi domów. To będzie ich problem. To będzie ich problem. Ale jeżeli przyjmiemy pewne dane, ale dziś jest za wcześnie, żeby mówić o konkretach, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy, ile, czy Państwo sprawdzaliście, ile jest zarejestrowanych w systemie. Do niedawno było 330 tysięcy. 340 tysięcy. 340 tysięcy. W pierwszym etapie. Jest. Czyli na razie 340, to muszę Państwu powiedzieć, że to jest bardzo dobry wynik, ponieważ taką liczbę uczestników Madryt miał, zdaje się, w lutym, a my mamy na starcie systemu rejestracyjnego. To pokazuje, jak wielkie zainteresowanie jest Krakowem, Polską i całym regionem. Czyli nasze szacunki co do wielkości uczestników, przypominam, mówimy 2,5 miliona, są, myślę, takimi realnymi liczbami, które możemy osiągnąć. Chciałem jeszcze dodać, bo mi ksiądz Adam wcześniej przypomniał słusznie, Wadowice będą gościć też uczestników tak zwanego międzynarodowego forum delegatów z wszystkich krajów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży. Po 2 delegatów przyjeżdża do Polski. Oni będą mieszkali w Kalwarii, bo tam w moim poprzednim domu udało się na korzystnych warunkach zarezerwować miejsca noclegowe dla nich, ale ponieważ nie ma w samej Kalwarii tak dużej sali, która by tych 300 uczestników mogła pomieścić, dlatego tutaj w Wadowicach znaleźliśmy salę, gdzie to w Domu Kultury, tak, gdzie przedstawiciele 150 krajów świata, to 2 osoby, przypominam, oraz szefostwo Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z księdzem kardynałem Duchowaczem będą tutaj gościć w Wadowicach, to woli informacji. Oczywiście my im zapewniamy pobyt, komitet, natomiast tutaj też z pewnością organizatorzy tego projektu będą się kontaktować z Państwem, żeby poprosić o jakąś pomoc, to znaczy będziemy ich przewozić autokarami, pewnie 6 autokarów trzeba będzie, więc gdyby tam były jakieś kłopoty związane z transportem, to niewykluczone, że też będziemy prosili policję o jakąś pomoc. Mówię, to jest taka delegacja międzynarodowa i ważne, żebyśmy też mogli ich tutaj dobrze przyjąć i przedstawić dobry obraz nie tylko Krakowa, ale także tej części regionu. Ale proszę, 26 w Bazylice. No to szczegółowy program podamy do wiadomości. Na razie jeszcze nie został zatwierdzony przez Papieską Radę. W najbliższym czasie będzie ksiądz kardynał Rylko w Polsce na takim spotkaniu roboczym, 3-dniowym i wtedy prawdopodobnie otrzymamy już zatwierdzony program, który będziemy mogli się podzielić z Państwem. Tu głównie myślę o Wadowicach.
chodzi o to, że nie będziemy przyjmować burzy w naszym gminie, bo się zbliżają ten czas. Chcielibyśmy po prostu dokładnie szacować sobie koszty, które będą związane z obsługą takiego przedsięwzięcia. Po prostu, że Państwo dysponujecie już pewnymi danymi i te dane musimy trzymać jak najszybciej, bo też ten cel spodziewany przez Państwa pielgrzymów i właśnie organizacji takich imprez, jak się sobie wspomniał. I także chcielibyśmy więc bardziej uszczegółowić te zapisy dotyczące przekazania na imprezę. Nie chciałbym na przykład, żeby stało się tak, że umawiamy się na poniesienie kosztów utrzymania mediów w naszych budynkach. A później okazuje się, że jest przekazany plac budynek w postaci budynka. To zaraz Państwo na pewno mówicie, no, przepraszam, ale jeszcze nagle się nie jest potrzebne, jeszcze podzielna scena i tak dalej. To jest dużo większe. Mamy takie rzeczy, jeżeli mamy w ogóle coś takiego rozmawiać, to musimy o tym rozmawiać teraz. Bo tych pieniędzy nie wyczarujemy w przyszłym roku, jak już będzie zbliżać się impreza nagle. To jest taka potrzeba. Tak? Daliśmy sobie dość krótki czas, bo ja mam świadomość upływającego czasu i z różnych stron otrzymujemy informacje, prośby, monity z prośbą o konkretną deklarację i co do ilości pielgrzymów także i potrzeb. Myśmy dzisiaj mieli spotkanie przed wyjazdem do Państwa, spotkał się cały sekretariat Komitetu Organizacyjnego z całą sekcją logistyczną po to, żeby w krótkim czasie otrzymać informacje na temat prognoz, ile osób w poszczególnych parafiach, a tym samym potem to przeliczymy na gminy, będziemy chcieli ulokować, to znaczy w konkretnych parafiach, w konkretnych gminach. Jak tylko takie informacje będziemy mieli, a myślę, że to jest kwestia na dzisiaj 21 mamy się, tak? Myślę, że do końca tego miesiąca takie informacje powinniśmy mieć. Postaram się jak najszybciej do Państwa przesłać, do koordynatorów, żeby te informacje również u Was się znalazły. Młodzi, którzy przyjeżdżają do nas, których będziemy gościć, od Państwa oczekujemy, jako od szefów samorządów, udostępnienia szkół. Chodzi o nocy. No i możliwość umycia się, czyli jeżeli są warunki, korzystają, nie ma, to dostawiamy moduły mobilne, żeby młodzi mogli z tego korzystać. Natomiast kwestie wyżywienia, zwłaszcza jeśli chodzi o śniadanie, to są różne warianty możliwe do realizacji. Jeśli albo będą otrzymają śniadanie w rodzinach, jeżeli tam będą mieszkać. Jeśli będą mieszkać w szkołach, to tak naprawdę ten obowiązek zapewnienia śniadania spoczywa na parafii, nie na szkole, czyli nie na samorządzie. Jeżeli macie stołówkę i proboszcz porozumiał się z panią wójt i powiedział, że byłoby idealnie, żebyście udostępnili tę bazę, to jest świetnie, to jest bardzo dobry model. Tylko tak, możecie to Państwo zrobić w ten sposób, że albo przygotowujecie to własnym sumptem, czyli właśnie koła gospodyń wiejskich, ludzie się składają, przenoszą chleb, masło, jajko, takie rzeczy, prawda? I dobrze, i robimy tak, jakbyśmy mieli gości w domu. Albo możemy zamówić catering, bo po prostu, czyli wtedy no, parafia... Ale za to odpowiada komitet parafialny. Za to komitet parafialny, czyli parafia organizuje. Jeśli parafię stać na to, to znowu my im dziękujemy. Jeśli nie stać, to wtedy komitet organizacyjny bierze, że tak powiem, na siebie też kwestie śniadań dla pielgrzymów. To żeby sprawa była jasna. Jeśli natomiast chodzi o suchy prowiant i o obiadokolację, czy pełny obiad, dwu-trzydaniowy, to wszystko pielgrzymi będą mieli w pakiecie pielgrzyma zapewnione. Każdy z nich dostanie, mówiąc prosto, książeczkę z talonami na wyżywienie. Jeśli będzie w tym czasie przebywał w Wadowicach, bo tutaj na przykład będzie miejsce katechez i nie będzie musiał jechać do Krakowa na spotkanie z papieżem, będą pielgrzymi w Wadowicach, to pójdą do pierwszej, lepszej restauracji, która podpisze umowę z komitetem organizacyjnym o współpracy i zostawi tylko bloczek w restauracji. Zje sobie obiad, jaki będzie chciał, zostawi bloczek, a potem restaurator będzie to z komitetem rozliczał. My mu po prostu za te obiady zapłacimy. Jeśli w tym czasie on będzie w Krakowie pielgrzym, który u Was będzie mieszkał, to u Was nie będzie potrzebował obiadu ani kolacji, bo on zje sobie w Krakowie albo w wykwintnej restauracji, jeżeli będziemy mieli z nią umowę podpisaną, albo pójdzie do McDonalda i zje sobie cokolwiek.
zostawi tam bloczek i potem to będziemy rozliczać. Także gmina nie bierze odpowiedzialności. Gmina może wykorzystać obecność pielgrzymów, może pozwolić zarobić jakiemuś barowi, restauracji czy restauratorom, jeśli chodzi o miasto, czyli zachęcić ich do podpisania umowy z komitetem i dzięki temu będą mieli pewnych klientów, którzy przyjdą, skorzystają z posiłków. Natomiast w pozostałych gminach mamy wielką prośbę, aby koordynatorzy, którzy no przecież będą mieli wiedzę o tychże obiektach, które planowane są do przeznaczenia pod kwaterynek, chodzi o to, aby potwierdzali u nas i abyśmy mieli możliwość przejścia na kontrolę na te obiekty, ponieważ my posiadamy w tej chwili listę, którą jak nie mam, no nie jest do końca pełna, myślę, że ona będzie uzupełniana, ona się jeszcze będzie tworzyć, tutaj będą zmiany pewnie w obiektach, które będą przeznaczane pod kwaterunek. To też, aby przed podpisaniem umów jednak skonsultować u nas samą kwestię bezpieczeństwa w obiektach. Głównie chodzi o to, że te miejsca, które mamy przeznaczyć pod kwaterunek, no, mają pewne wymagania, ponieważ tak jak szkoły, które są klasyfikowane w tak zwanej trzeciej kategorii zagrożenia ludzi, ponieważ tam akurat no, nikt na stałe nie śpi. Natomiast w tym momencie, kiedy my zamierzamy położyć na noc osoby, zmienia się pewien parametr czasu ewakuacji w tych obiektach, dlatego że osoba, która śpi, dużo później się ewakuuje. Mamy tutaj pewne wymagania, musimy wtedy na miejscu w obiekcie ten temat rozpoznać, ale musimy wiedzieć o konkretnym obiekcie, który to jest. Jeżeli by przybyły jakieś nowe obiekty, względnie te, które już były skontrolowane, to tutaj przed podpisaniem umowy prosimy o potwierdzenie u nas tego faktu. Czy nie ma przeciwwskazań, dlaczego? Ponieważ tych obiektach, w których myśmy już byli, nie wystawiamy w tej chwili dokumentu na okoliczność tej bytności. Dlaczego? Dlatego, że było to robione bardzo podobnie jak kontrolowane obiekty przed wizytą Jana Pawła II czy też Benedykta XVI na terenie powiatu i województwa. Chodzi o to, że tutaj akurat z polecenia Komendy Wojewódzkiej nie było czasu, oni musieli tą listę gdzieś tam później potwierdzić, nie było czasu na to, żeby no, przyjść na kontrolę konkretną, którą musimy 7 dni wcześniej zawiadomić i tak dalej. Chodziło o to, żeby na szybko rozpoznać, więc myśmy to rozpoznali w przedmiocie tak zwanych kart charakterystyki, czyli sporządziliśmy karty charakterystyk. Natomiast w niektórych obiektach, w których mieliśmy, czy będą, czy są zastrzeżenia, my już teraz damy zawiadomienia i po prostu zrobimy konkretne kontrole od A do Z. Takie, których później możemy wystawić konkretny dokument. Także o to bym prosił, ponieważ no, ta ewakuacja, czy możliwość samoewakuacji z obiektu jest bardzo istotna, co również ważne. I tu przesłanie dla dyrektorów placówek. Jeżeli jest to możliwe, to z naszego punktu widzenia oczywiście bardzo sugerujemy, żeby lokować osoby na poziomie parteru, czyli jak najniżej. Ponieważ w tym momencie wszelkie warunki ewakuacji, czy też przepisy, które obligują, no są zdecydowanie łagodniejsze. Zresztą z parteru zawsze ta ewakuacja jest łatwiejsza i tu no, na pewno jest wtedy mniej przeciwwskazań. Czym wyżej lokujemy, no, tym te przepisy no, są ostrzejsze. No, tutaj musimy się liczyć z różnymi możliwościami. I tak jak służby policyjne i my no, również bierzemy pod uwagę wszelkiego rodzaju zagrożenia, które mogą wystąpić. Nie tylko takie, które jakby występują na co dzień, czyli statystycznie biorąc w naszym kraju, ale mogą być takie, które mogą być również celowe. Więc ten poziom ewakuacji i bezpieczeństwa dla pielgrzymów no, jest dla nas bardzo, bardzo istotny. I będziemy tutaj odpowiadać na każde pytania i prośby o obejrzenie, zlustrowanie obiektu i będziemy tutaj podpowiadać i współdziałać z samorządami.
w rozliczaniu ewentualnych usług, które trzeba będzie wykonać wobec osoby, która przyjeżdża do nas. Ona będzie ubezpieczona, ale zdaje się, że teraz na najwyższym szczeblu trwają debaty, dyskusje na ten temat, w jaki sposób dokonać potem transferu środków do poszczególnych ośrodków, gdzie ta pomoc będzie świadczona, więc myślę, że musimy czekać na te rozwiązania na szczeblu centralnym. Tak. No ja tylko tak jakby uprzedzając chcę powiedzieć, że dzisiaj tak wszyscy pielgrzymi mają pakiet ubezpieczeniowy, no ale to się nie przekłada na fundusze, które są lokowane w NFZ-cie. W związku z tym no, trzeba wypracować jakiś inny model finansowania tych placówek, które będą świadczyły opiekę medyczną dla osób przybyłych do nas z zagranicy na te kilka dni.